Dla duszy pragnącej dojść do doskonałości nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania nad mękę Chrystusa. Jeśli pilnie się przypatrujesz męce Zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej w otwarty bok Jego, rychło trafisz do serca Jego. Ktokolwiek pragnie znaleźć łaskę czy w smutku, czy w weselu, niechaj z krzyża mego oczu nie spuszcza. Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci, ten jest prawdziwie dzieckiem moim. Inni są tylko z imienia. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła W szkole świętego Ignacego autorstwa ojca Hardego Schilgena. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Posłuszny aż do śmierci. Trzy pierwsze słowa wypowiedział Zbawiciel bezpośrednio po ukrzyżowaniu. Obecnie rozpoczęły się trzy nieskończenie długie godziny konania. Słońce poczęło się zwolna zaćmiewać, aż wreszcie nastały prawie zupełne ciemności. Można by sądzić, że światło słoneczne nie mogło znieść widoku tej ponurej tragedii. Zaćmienie słońca wywiera zawsze przygnębiające i denerwujące wrażenie, któremu nie mógł się oprzeć także i Jezus. Wskutek zadanych mu przy biczowaniu ran wystąpiła silna gorączka. Plecy paliły go żywym ogniem. Rany jątrzyły się coraz bardziej. Ciernie boleśnie wbijały się w skronie, tak że Zbawiciel nie mógł nawet oprzeć umęczonej głowy o drzewo krzyża. Wskutek fizycznej i moralnej udręki, jaką przechodził nieustannie od chwili pojmania, siły jego wyczerpały się zupełnie. Ponadto wisiał on przecież na ranach. Nienaturalne naprężenie ramion, wykręcone lub wyłamane stawy u rąk i u nóg, rozerwane gwoździami mięśnie i ścięgna, powodowały ból, jakiego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Każdy mimowolny skurcz ciała wywoływał nowy paroksyzm bólu, który potęgował się z minuty na minutę przez nieskończenie długie 3 godziny. A przecież każda minuta takiej męki wydaje się wiecznością całą. Silny ból fizyczny może do tego stopnia owładnąć całym naszym jestestwem, że poza nim nic nie widzimy i nic nie czujemy. O niczym nie możemy myśleć i na nic nie mamy siły. Nie możemy odwrócić uwagi od naszego bólu, nie potrafimy jej skierować w inną stronę. Zajmujemy się wyłącznie naszym cierpieniem. W ten sposób cierpiał Zbawiciel na krzyżu,
a cierpienie to trwało pełne 3 godziny. Ponadto ustało w tym czasie wszelkie błogosławione działanie boskiej Jego istoty. Także Jezus odnosił wrażenie, jakby i Ojciec Go opuścił. Więc w nieopisanej udręce zawołał: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Znikąd nie zaznawał on ulgi ani pociechy. Był pogrążony jakby w morzu cierpienia. Coraz głębiej zapadał się w jego bezdenną otchłań, ponad którą nie widział już ani promyka nadziei. Z przepowiedni opiewających mękę Zbawiciela jedna dotychczas nie została spełniona, a to, że w pragnieniu Jego mieli napoić Go octem. Aby się zatem i to wykonało, Jezus na chwilę, zanim oddał ducha, rzekł: Pragnę. Wskutek ran i utraty krwi skazańcy zawsze doznawali uczucia straszliwego pragnienia. Uczucia tego doznał także i Zbawiciel. Dał mu jednak wyraz dopiero w niemal ostatniej chwili życia. Chodziło mu bowiem, jak to święty Jan wyraźnie zaznacza, nie tyle o zaspokojenie pragnienia, ile o to, aby się wypełniło pismo. W pobliżu znajdowało się naczynie napełnione winnym octem. Być może, że umieściły je tam te same miłosierne niewiasty, które poprzednio podały Jezusowi kojący napój. Wiedziano bowiem, że ukrzyżowani straszliwie cierpią wskutek pragnienia, a prawo nie zabraniało skazańcom tej ulgi. Możliwe jest również, że żołnierze przynieśli ocet dla siebie. Jeden z nich, tknięty litością, zwilżył octem gąbkę i przytwierdziwszy ją do trzciny, zbliżył ją do ust Zbawiciela. Nie była to wydatna ulga w cierpieniu, lecz w tej chwili wypełniło się wszystko, co Pismo przepowiedziało o śmierci Mesjasza. Nadeszła chwila, w której Zbawiciel według woli Ojca miał oddać ducha. Nie chciał on jednak skonać jako pokonany przez przeciwników skazaniec, lecz jako odkupiciel, który dokonał swego dzieła. Toteż wyprężywszy się na krzyżu, zawołał potężnym, uroczystym głosem, na jaki umierający człowiek żadną miarą nie mógł się zdobyć. Wykonało się. Następnie, wznosząc oczy w niebo, rzekł z dziecięcą uległością wobec świętej woli Ojca, z którego rąk przyjął mękę, a obecnie śmierć przyjmował: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego. To rzekłszy, skłonił głowę i skonał. Skończyła się męka Zbawiciela. Martwe jego ciało bezwładnie wisi na krzyżu. Umarł on dla mnie. Przez mękę swą uczynił zadość za moje grzechy. W jego krwi wolno mi obmywać swą duszę. Przez nią mogę uzyskać odpuszczenie winy i kary, o ile tylko szczerze za swoje grzechy żałuję. Zbawiciel otworzył mi bramy niebios, wyjednał mi nadprzyrodzone życie duszy, łaskę uświęcającą. Jeżeli mogę ufać w zbawienie mej duszy, jeżeli mam widoki, że kiedyś będę zażywał niewysłowionej szczęśliwości po wieczność całą, zawdzięczam to Jemu, jedynie i wyłącznie Jemu. Bez Niego nie byłoby zbawienia. Cóż mam zatem uczynić, aby okazać wdzięczność Zbawicielowi, który tyle dla mnie uczynił,
i tak okrutnie dla mnie cierpiał. Golgota jest szczytem wszystkich marzeń dziejowych, ośrodkiem historii całego świata. Nie z punktu widzenia uczonych wykładów wygłaszanych na katedrach uniwersyteckich, nie z punktu widzenia ksiąg i podręczników naukowych, lecz z punktu widzenia nieskończonego Boga. Powstawanie i upadki państw, wyniki wojen i rewolucji, wynalazki i odkrycia nie stanowią istoty dziejów świata. Są to sprawy czysto zewnętrzne, kulisy i draperie olbrzymiej sceny, na której od tysięcy lat rozgrywa się właściwy, choć dla oczu ludzkich nie zawsze dostrzegalny dramat. Walka po stronie Boga lub przeciw Niemu. To przecież jest najistotniejszy sens życia doczesnego. Człowiek powinien dobrowolnie opowiedzieć się za Bogiem, a co za tym idzie, ukorzyć się przed Jego wolą i przysparzać Mu chwały, aby w przyszłości stać się wiekuistym pomnikiem miłości Bożej. Ponieważ Adam i Ewa odmówili Bogu ofiary tej uległości, musiał Syn Boży uczynić zadość za ich nieposłuszeństwo, a zarazem za nieposłuszeństwo wszystkich ludzi. Takie było wyznaczone przez Ojca zadanie, dla którego spełnienia Zbawiciel poniósł śmierć krzyżową. Przeciwnicy wiary niejednokrotnie zarzucali Chrystusowi brak męstwa i w ten sposób uzasadniali fakt, że Zbawiciel bez oporu pozwolił się pojmać i skazać na śmierć. Taki sąd jednak mogą wydawać tylko ludzie pozbawieni wszelkiego pojęcia o prawdziwym heroizmie. Prawdziwy bohater nie kieruje się własną korzyścią. Wytyczną dla niego jest jedynie dobro sprawy, dla której w razie potrzeby składa życie w ofierze. Gdyby zatem Jezus stawił opór swym prześladowcom, byłby tym samym uchylił się od spełnienia zadania, którego Ojciec od Niego żądał. Byłby postąpił wbrew woli Ojca, co oczywiście u Syna Bożego byłoby rzeczą nie do pomyślenia, a co za tym idzie, nie byłby odkupił ludzkości. Poddając się natomiast woli Ojca, spełnił czyn najbardziej bohaterski, jakiego kiedykolwiek dokonano na ziemi, gdyż dla naszego dobra poniósł śmierć w najokrutniejszych męczarniach. Przez swą śmierć Chrystus odniósł jednocześnie zwycięstwo nad szatanem. Cóż bowiem znaczy zwycięstwo? Słowo to przywodzi nam na myśl spustoszone wioski, zburzone miasta, stosy trupów i długie szeregi jeńców wojennych. To jest zwycięstwo w pojęciu świata. Zapewne nie na tym jednak polega istota zwycięstwa. Zwyciężyć znaczy doprowadzić do skutku własne zamiary, wbrew wszelkim zakusom wroga. To zaś zwycięstwo odniósł Zbawiciel na krzyżu. Dzięki swemu posłuszeństwu, aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, dokonał on wyznaczonego przez Ojca zadania, które polegało na przysporzeniu Bogu jak największej chwały i na odkupieniu ludzkości. Tym samym Chrystus pozbawił szatana owoców zwycięstwa, odniesionego nad Adamem i Ewą. Za przykładem Zbawiciela i my musimy zwyciężyć. Nie wolno nam pod wpływem tchórzliwego egoizmu
uchylać się od spełnienia zadania, dla którego Bóg nas powołał do życia. Nie wolno nam pod wpływem obłąkańczej pychy buntować się przeciw naszemu najwyższemu i jedynemu władcy, oddając się jednocześnie w sromotną niewolę szatana. Także i my musimy spełnić zadanie, dla którego nas Bóg powołał z nicości do bytu. Musimy zwalczać w sobie pychę, miłość własną i wszystkie przywary, do których nas pociąga niższa natura, czy raczej za jej pośrednictwem szatan. Dobrowolnie musimy dokonać największego dzieła, do jakiego zdolne jest całe stworzenie, a dzieło polega na przysparzaniu Bogu chwały przez ofiarę oddania Mu samych siebie. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła W szkole świętego Ignacego, autorstwa ojca Hardego Schilgena. Pełna wersja audiobooka, książka oraz pozostałe wartościowe dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.